Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 265. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami pieśni z księgi proroka Jeremiasza, rozdział 7, wersety od 2 do 7. Słuchajcie słowa Pańskiego. Wszyscy z Judy, którzy wchodzicie tymi bramami, aby oddać pokłon panu. Tak mówi pan zastępów, Bóg Izraela: Poprawcie postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać na tym miejscu. Nie ufajcie słowom kłamliwym, głoszącym: Świątynia pańska, Świątynia pańska, Świątynia pańska. Albowiem, jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie. I jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy, i jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu, i jeżeli nie pójdziecie za cudzymi bogami na waszą zgubę, wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu, na ziemi, którą dałem przodkom waszym od wieków po wieki. W rozdziałach 32 i 33 Księgi Jeremiasza prorok opisuje zakup ziemi w Jerozolimie jako symbol nadziei na przyszłość i odbudowę, mimo nadchodzącego zniszczenia. Teksty te zapowiadają przywrócenie narodu i nowe przymierze, w którym Bóg obiecuje prawdziwe odkupienie, sprawiedliwość oraz odbudowę w obliczu nadchodzącego wygnania. Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi w dziesiątym roku panowania Sedecjasza, króla Judzkiego, to jest w osiemnastym roku Nabuchodonozora. Wtedy właśnie wojsko króla babilońskiego oblegało Jerozolimę, a prorok Jeremiasz znajdował się jako więzień w wartowni pałacu króla Judzkiego. Umieścił go tam pod strażą Sedecjasz, król Judzki, zarzucając mu – Dlaczego prorokowałeś tymi słowami? – Tak, mówi Pan – Oto wydam to miasto w ręce króla babilońskiego i zdobędzie je. Sedecjasz zaś, król judzki, nie ujdzie Chaldejczykom. Wydam go bowiem na pewno w ręce króla babilońskiego, także będzie z nim mówił twarzą w twarz i zobaczy go oko w oko. I uprowadzi Sedecjasza do Babilonu, by tam przebywał, dopóki go nie nawiedzę, wyrocznia pana. Jeśli będziecie walczyli z Chaldejczykami, doznacie niepowodzenia. Jeremiasz zaś powiedział – Pan skierował do mnie następujące słowo – Oto Hanameel, syn Szaluma, Twego stryja, idzie do Ciebie, by Ci powiedzieć – kup sobie moje pole w Anatot, Ty bowiem posiadasz rodzinne prawo wykupu. I przybył do mnie, do wartowni, Hanameel, syn mojego stryja, zgodnie ze słowem pańskim i rzekł – kup proszę moje pole, które się znajduje w Anatot, w ziemi Benjamina, tobie bowiem przysługuje prawo dziedzictwa i wykupu kupię dla siebie zrozumiałem wtedy że było to słowo pańskie kupiłem więc od hanameela syna mojego stryja pole w anatot i zapłaciłem mu należność siedemnaście cyklów srebra spisałem więc kontrakt zapieczętowałem wziąłem świadków i odważyłem srebro na wadze Następnie wziąłem kontrakt kupna, dokument zapieczętowany według przepisów prawnych, oraz otwarty, i dałem kontrakt kupna Baruchowi, synowi Nerjasza, syna Machsejasza, w obecności Hanameela, syna mojego stryja i w obecności świadków podpisanych w kontrakcie kupna i w obecności wszystkich mieszkańców Judy przebywających w wartowni. Poleciłem zaś Baruchowi w ich obecności, co następuje. Tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela: Weź te dokumenty, kontrakt kupna zapieczętowany i ten, który jest otwarty, i umieść je w glinianym naczyniu, by się zachowały przez długi czas. Tak bowiem mówi Pan zastępów Bóg Izraela: Będą jeszcze w tym kraju kupować domy, pola i winnice. Modliłem się do Pana po oddaniu kontraktu kupna Baruchowi, synowi Neriasza, tymi słowami. Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Ty, co okazujesz łaskawość tysiącom, lecz karzesz grzechy ojców, oddając zapłatę w zanadrze ich potomków. Boże mocny, którego imię jest Pan zastępów. Potężny jesteś w Radzie i wielki w czynie. Oczy twoje są otwarte na wszystkie czyny ludzkie, by oddać każdemu według jego postępowania i według owoców jego uczynków. Czyniłeś znaki i cuda w ziemi egipskiej i czynisz aż do dziś w Izraelu i wśród ludzi. Wyrobiłeś sobie imię, jakie posiadasz dziś. Wyprowadziłeś naród swój Izraela z ziemi egipskiej wśród znaków i cudów. Potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i wśród wielkiej trwogi. Dałeś im tę ziemię, którą przyrzekłeś uroczyście dać ich przodkom ziemię opływającą w mleko i miód. Przyszli i wzięli ją w posiadanie, ale nie słuchali twego głosu, nie postępowali zgodnie z twym prawem, nie spełniali tego wszystkiego, co im nakazałeś. Dlatego sprowadziłeś na nich wszystkie te nieszczęścia. Oto wały oblężnicze podchodzą pod miasto, by je zdobyć. Miasto zaś przez miecz, głód i zarazę będzie wydane w ręce Chaldejczyków nacierających na nie. Wypełniło się, co zapowiedziałeś oto sam widzisz. Ty zaś, Panie Boże, powiedziałeś: Kup sobie pole za pieniądze, zawołaj świadków. Tymczasem miasto zostanie wydane w ręce Chaldejczyków. Wtedy Pan skierował do Jeremiasza następujące słowo. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest może dla mnie coś niemożliwego? Dlatego tak mówi Pan. Oto wydam to miasto w ręce Chaldejczyków i w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, a zdobędzie je. Wkroczą do niego Chaldejczycy nacierający na to miasto, podłożą ogień pod to miasto i spalą je. Domy, w których składano na dachach ofiary Baalowi, oraz wylewano płyny na ofiarę innym bogom, by mnie obrażać. Albowiem od swej młodości synowie Izraela i synowie Judy czynili jedynie zło wobec mnie. Istotnie, synowie Izraela jedynie obrażali mnie dziełami swych rąk, wyrocznia Pana. Tak, powodem gniewu i oburzenia było dla mnie to miasto od dnia, gdy je zbudowano, aż do dziś. Przeto to muszę je usunąć przed mojego oblicza na skutek całej nieprawości Izraela i Judy, jakiej się dopuszczali, by mnie drażnić. Oni, ich królowie, dostojnicy, kapłani i prorocy, tak mieszkańcy Judy jak mieszkańcy Jerozolimy. Obrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą, i mimo że ich pouczałem niestrudzenie, nie chcieli usłuchać ani przyjąć upomnienia. W domu, nad którym wzywano mojego imienia, Umieścili swe obrzydliwe bożki, by go zbezcześcić. I zbudowali wyżyny Baala w dolinie Ben-Hinnom, by ofiarować swych synów i swoje córki ku czci Molocha. Nie poleciłem im tego, ani mi na myśl nie przyszło, by można czynić coś tak odrażającego i doprowadzać Judę do Grzechu. Teraz więc tak mówi Pan, Bóg Izraela, o tym mieście, o którym Wy mówicie, że będzie wydane w ręce Króla Babilońskiego przez miecz, głód i zarazę. Oto zgromadzę ich ze wszystkich krajów, do których ich wypędziłem w przystępie gniewu i wielkiego oburzenia. Sprowadzę ich na to miejsce i pozwolę im mieszkać bezpiecznie i będą moim narodem, ja zaś będę ich Bogiem. Dam im jedno serce i jedną zasadę postępowania, by się mnie zawsze bali dla dobra swego i swoich potomków. Zawrę zaś z nimi przymierze wieczne, na mocy którego nie przestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serca moją bojaźnią, by się już nie odwracali ode mnie. Cieszyć się będę, wyświadczając im dobrodziejstwa, osadzę ich na stałe na tej ziemi z całego mego serca i z całej mej duszy. Tak bowiem, mówi Pan: Jak sprowadziłem na ten naród to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wszelkie dobrodziejstwo, jakie im przyrzekłem. Będą jeszcze nabywać pola w tej krainie, o której mówicie: Jest ona pustkowiem bez ludzi i zwierząt, poddanym władzy Chaldejczyków. Będą kupować pola za pieniądze. Będą spisywać kontrakty, pieczętować, zwoływać świadków z ziemi Benjamina w okolicach Jerozolimy, w miastach judzkich, w miastach górskich, w miastach nizinnych i w miastach południowych, bo odmienię ich los. Wyrocznia Pana. Powtórnie skierował Pan słowo do Jeremiasza, gdy ten był jeszcze uwięziony w wartowni. Tak mówi Pan, który stworzył Ziemię i ukształtował ją, nadając jej trwałość. Wyrocznia Pana Wołaj do mnie, a odpowiem Ci Oznajmie Ci rzeczy wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz Tak bowiem mówi Pan, Bóg Izraela O domach tego miasta O domach królów judzkich, które zostaną zniszczone O wałach i mieczach Idą walczyć z Chaldejczykami, by napełnić miasto zwłokami ludzi, których zabije w przystępie gniewu Zakryłem bowiem swe oblicze przed tym miastem na skutek całej ich nieprawości. Oto podniosę je odnowione, uleczę i uzdrowię ich oraz objawię im obfity pokój i bezpieczeństwo. I odmienię los Judy i los Izraela, i odbuduję ich jak przedtem. Oczyszczę ich ze wszystkich grzechów, jakimi wykroczyli przeciw mnie. I odpuszczę wszystkie ich występki, którymi zgrzeszyli przeciw mnie i wypowiedzieli mi posłuszeństwo. Jerozolima zaś będzie radością, chwałą i dumą wśród wszystkich narodów ziemi, które usłyszą o dobrodziejstwach, jakie jej wyświadczyłem. Będą się one lękać i drżeć z powodu wszelkiego dobra i pomyślności, jakich jej udzieliłem. Tak mówi Pan. Na tym miejscu, o którym mówicie. Jest to pustkowie bez ludzi i bez trzody. W miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy, opuszczonych, bezludnych, niezamieszkałych i bez trzody, rozlegnie się jeszcze głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i oblubienicy, głos tych, co mówią, składając ofiary dziękczynne w Domu Pańskim: Wychwalajmy Pana zastępów, bo dobry jest Pan, bo łaska Jego na wieki. Odmienię bowiem los tego kraju na taki, jaki był przedtem, mówi pan. Tak mówi pan zastępów. W miejscu tym, opuszczonym, bezludnym i bez trzody, i we wszystkich jego miastach, będzie znów schronienie dla pasterzy, którzy trzodzie pozwalają leżeć. W miastach górskich, w miastach nizinnych, w miastach Negebu, po ziemi Beniamina, w okolicach Jerozolimy i w miastach judzkich. Znów stada będą przechodzić przez ręce tego, który je liczy, mówi Pan. Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe. Będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia. A Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. Tak bowiem, mówi Pan: Nie zabraknie Dawidowi męża zasiadającego na tronie domu Izraela. Kapłanom Lewitom zaś nie zabraknie człowieka, który by stał przede mną, by spalać ofiary pokarmowe i zabijać żertwy po wszystkie dni. Pan skierował słowo do Jeremiasza. Tak mówi Pan: Jeżeli możecie złamać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, tak że nie nastąpi ani dzień, ani noc w swoim właściwym czasie, to może być także zerwane moje przymierze z moim sługą Dawidem, by nie miał syna zasiadającego jako król na jego tronie, i z moimi sługami, kapłanami lewitami. Jak niezliczone są zastępy niebieskie, niezmierzony piasek morski, tak samo pomnożę potomstwo sługi mojego Dawida i moich sług Lewitów. Pan skierował do Jeremiasza następujące słowo: Czy nie zauważyłeś, co ten lud mówi? Pan odrzucił dwie rodziny, które wybrał. Tak więc gardzę moim ludem, jakby już nie był narodem w ich oczach. Tak mówi pan: Jeżeli nie istnieje moje przymierze z dniem i nocą, jeśli nie ustaliłem praw nieba i ziemi, Wtedy będę mógł odrzucić potomstwo Jakuba i Dawida, mojego sługi, nie biorąc z jego rodu panujących nad potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba. Przecież odmienię ich los i zlituje się nad nimi. Trzeci rozdział listu do Tytusa wzywa do posłuszeństwa wobec władz i do życia w sposób godny, przejawiając dobroć i miłość wobec innych. Paweł przypomina o przeszłości, gdy wszyscy byli zgubieni, ale dzięki łasce Bożej zostali zbawieni. Zachęca do unikania sporów i niepotrzebnych kłótni oraz do okazywania miłości i wspierania tych, którzy są w potrzebie, aby żyć zgodnie z nauką Ewangelii. Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom. Słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu, nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący. Służyliśmy różnym rządzom i rozkoszom, żyjący w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość zbawiciela naszego, Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w duchu świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Nauka to godna wiary, i chcę, abyś z całą stanowczością o tym mówił: że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo Mojżeszowe. Są bowiem bezużyteczne i puste. Od sekciarza odsuń się po pierwszym lub po drugim upomnieniu. Wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszy, przy czym sam na siebie wydaje wyrok. Gdy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika, postaraj się czym prędzej przybyć do mnie do Nikopolis. Postanowiłem bowiem tam spędzić zimę. Zenasa, uczonego w prawie i Apollosa zaopatrz należycie na drogę powrotną, by im na niczym nie zbywało. Niechże i nasi wierni nauczą się przodować w dobrych uczynkach które służą zaspokojeniu koniecznych potrzeb, żeby nie byli bez zasług. Pozdrawiają cię wszyscy z mego otoczenia. Pozdrów tych, którzy nas kochają w wierze. Łaska z wami wszystkimi. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.